Ta dyskusja oczywiście nie tylko w Krakowie, ale w całej Polsce trwa od wielu lat. Co zrobić, żeby ograniczyć tę sprzedaż taką nocną i detaliczną? W Krakowie było kilka takich sytuacji, że no, wydawało się, że rzeczywiście ta sprzedaż będzie ograniczona. Chociażby w 2018, kiedy wprowadzono taki zakaz na terenie pierwszej dzielnicy. Sprawa niestety toczy się w sądzie. Potem porozumienie mieliśmy branżowe pomiędzy sklepami. Sklepy zdecydowały się na to, że nie sprzedają w nocy alkoholu. Nie wszyscy przystąpili. To były takie różne odsłony, różne etapy. No, w tej chwili chcemy, żeby wprowadzić to rzeczywiście przepisami uchwał Rady Miasta Krakowa, żeby te przepisy były kompleksowe, żeby były wyraźne, jasne i o to w tym wszystkim chodzi, ale chcemy także, i to jest ważne, żeby wypowiedzieli się ludzie, mieszkańcy Krakowa, przedsiębiorcy, wszyscy, którzy są w jakiś sposób zainteresowani, że problem jest, no nie ulega wątpliwości, bo to, co się dzieje pod sklepami nocnymi, no to wystarczy zobaczyć chociażby do statystyk Straży Miejskiej, częste interwencje, popijawy, jakieś burdy. No i to się dzieje, do tego jeszcze taki zwyczaj, że klienci siedzący w lokalu, żeby było taniej, wychodzą i kupują alkohol w sklepie nocnym i wracają do lokalu. No to wszyscy wiemy, że coś takiego jest. I teraz chcemy zapytać mieszkańców Krakowa, jak to widzą. Po pierwsze, tu wydaje się odpowiedź raczej oczywista, czy chcą, żeby w ogóle wprowadzić tego rodzaju zakazy, a jeżeli tak, to w jakich godzinach? Tam są różne możliwości, różne godziny, są warianty, że na przykład od godziny 12 do 5.30 albo od 12 do 6, no różnie, to niech się ludzie wypowiedzą. Też kolejne takie pytanie, czy robić to na terenie każdej dzielnicy, czy wszędzie jest to potrzebne. Być może gdzieś problemu nie ma, więc wyglądałoby na to, że tylko w jakiejś części Krakowa byłby ten taki, powiedzmy, zakaz, w pozostałej nie, ale też chcemy o tym wiedzieć. Tak planujemy, żeby te konsultacje zrobić w połowie września, kiedy ludzie już wrócą z wakacji, kiedy się zacznie to normalne takie funkcjonowanie miasta. Po konsultacjach zbierzemy to wszystko, zostanie opracowane wnioski. No i potem już kolejne procedowanie, oczywiście projekt uchwały, no i procedowanie.